23 lipca w Sędziszowie Małopolskim odbył się trening medialny pięściarza Łukasza Różańskiego przed walką o pas mistrza świata Federacji WBC. Wydarzenie zaplanowane było przed sędziszowskim ratuszem, ale w ostatniej chwili przez złe warunki atmosferyczne trening połączony z krótką konferencją prasową przeniesiono do sali Urzędu Stanu Cywilnego w Magistracie. Troszkę nam pokrzyżowała pogoda plany, ale no, cieszę się, że była możliwość wystąpienia tutaj przed swoją publicznością, tak naprawdę przed bliskimi osobami. Najważniejszy czas dla mnie, 13 sierpień, tak naprawdę już niedługo, 3 tygodnie zostało. Lecimy i no i co? I lecę po pas. Różański o pas powalczy z Oskarem Rivasem. Z pewnością to nie będzie łatwe starcie. On jest mistrzem kategorii, Federacji WBC kategorii Bridgerweight, która jest stworzona od niedawna i czego się spodziewać. No, patrząc na całą jego historię, no 28 wygranych, jedna porażka, która jest porażką wyjazdową, można powiedzieć, nie do końca tam pewnie w dwie strony mogłaby iść ten werdykt. Jeżeli to by było u niego, bo tam też miał rywala na deskach, ale przegrał jeden raz na punkty, naprawdę dobry zawodnik, no mistrz świata i jestem nastawiony na najlepszego Rivasa ze względu na to, że walczy pierwszy raz w swoim kraju, w swojej ojczyźnie i przed własną publicznością w swoim mieście, także na pewno być dobrze przygotowany. Spotkałeś się z nim już fizycznie, miałeś okazję porozmawiać, jakie jest jego nastawienie, jakim jest człowiekiem? No, widzieliśmy się w kwietniu, więc to było dosyć sporo przed walką i jeszcze tej atmosfery walki nie było czuć, tylko po prostu tylko i wyłącznie promocja. No, wysokiej klasy sportowiec, tak, pełna kultura. Łukaszowi podczas treningu medialnego w Sędziszowie Małopolskim towarzyszyła największa i najwierniejsza fanka mama, która opowiedziała, jak rozpoczęła się jego przygoda z boksem. Chciałam, żeby poszedł do szkoły do Robczyc, gdzieś blisko do Sędziszowa, a on ciągle do Rzeszowa. Już miał takie zamiary, że tam coś dla siebie widocznie znajdzie, jakieś zainteresowanie. I potajemnie, myśmy nie wiedzieli o tym, poszedł na ten boks, na treningi. Sam sobie to wyszukał i były to dla niego ciężkie czasy, bo po prostu jechał w 5:30 rano autobusem, bo autobusem jeździł, w 5:30 i wracał ostatnim do domu, też koło 7:00, jak był na tych treningach. Tak, żeby to były bardzo długie dni po lekcjach, no potrzebowało, był wytrzymały i chciał, po prostu bardzo chciał i dlatego tak wytrwale uczyć się uczył, no średnio. Tak jak się uczył, ale trenował, no i potem myśmy się dowiedzieli, jak zaczął na pierwsze te zawody chodzić, już wyjeżdżać, tośmy się dowiedzieli, że trenuje. Ja byłam przeciwna, bardzo przeciwna, nie lubiłam boksu i przez mąż był zwolennikiem boksu, bardzo lubiał, chyba to miał po nim, a ja po prostu przyzwyczaiłam się. Zaczęłam oglądać, z mężem oglądamy boks, no często, no jak oglądamy i przyzwyczaiłam się, polubiłam boks. Syn zawsze przywoził medale z amatorskich turniejów bokserskich i to bardzo nas cieszyło, wspomina mama Łukasza Różańskiego. Dziś cała rodzina czuje ogromną dumę, patrząc jak wygrywa wszystkie walki na zawodowym ringu. Jesteśmy dumni, mąż tak samo, jesteśmy bardzo dumni z niego, że ma tyle wytrwałości i tak jak zrzuca tą wagę, to jesteśmy bardzo pełni podziwu dla niego, że tak potrafi, że ma taką silną wolę. No jednak ma, bo nam się wydaje, że jesteśmy twardzi, że byliśmy twardzi, ale on dużo ma w sobie, że ma tą silną wolę. Każdą walkę pewnie Państwo oglądacie. Oglądamy każdą walkę, kibicujemy, zbiera się
zespół kibica i cała rodzina, którzy nie wyjeżdżają, to kibicują. W treningu medialnym wzięli udział podopieczni sędziszowskiego klubu bokserskiego Galicja, którego pomysłodawcą i inicjatorem był Łukasz Różański. 25 lipca, dwa dni po treningu medialnym, niestety pojawiła się informacja, że zaplanowana na 13 sierpnia walka Różańskiego z Vivasem się nie odbędzie. Została ona przełożona na późniejszy, na razie nieokreślony termin. Nowa data prawdopodobnie ma zostać ustalona w ciągu najbliższych 2 tygodni. Bardzo możliwe, że do starcia dojdzie w październiku.